22 zwycięstwa i tylko 4 porażki w 26 meczach, a w ostatecznym rozrachunku drugie miejsce i znakomita możliwość startu w play-off, to bilans Anwilu Włocławek w rundzie zasadniczej Polskiej Ligi Koszykówki. Nic dziwnego, że przed ćwierćfinałowym bojem włocławian z Polonią Azbut Warszawa, która w lidze wygrała tylko 12 spotkań, nie trudno było wskazać faworyta tego pojedynku. Początek meczu i pierwsze 5 punktów dla Anwilu, jednak potem spotkanie się wyrównało. W Polonii punktuje Nana, Anwilu Nikola Jovanowicz. Najpierw za 3, a potem spod kosza. Chwilę później, po punktach Tulikowicza, Anwil prowadzi już 9-4. Jednak w Polonii przypomina o sobie Eddie Miller. Wymiana ciosów trwa w najlepsze, a kolejne punkty zdobywają dla Anwilu Tulikowicz, dla Polonii Brandon Hughes, po którego trójce przewaga Anwilu maleje do zaledwie 1 punktu. Jednak szybko do roboty biorą się Alex Dan, a także Krzysztof Szubarga i po pierwszej kwarcie Anwil prowadzi z Polonią 34-27. Druga kwarta tradycyjnie już w Anwilu zaczyna się od zmian, a zmiennicy zaraz po wejściu na parkiet dają o sobie znać. Najpierw Brett Winkelmann, a potem w bardzo ekwilibrystyczny sposób Kamil Hanas. Polonia nie daje za wygraną, jednak na punkty Przybylskiego szybko i niezwykle efektownie odpowiada Rashard Sullivan. To jak zwykle daje powody do radości włocławskim fanom. Na dokładkę trójka Bretta Winkelmana, a wisienką na torcie jest akcja zakończona w kapitalny sposób przez popularnego Ryśka. I choć Polonia próbowała jeszcze zmniejszać straty, to jednak do przerwy Anwil prowadził wysoko 59-45, a efektowna gra włocławian co i rusz wywoływała okrzyki zadowolenia wśród rozentuzjazmowanej widowni. Początek trzeciej kwarty potwierdził dominację Anwilu. Po kolejnych punktach Aleksa Dana oraz trójkach Krzysztofa Szubargi i Andrzeja Pluty włocławianie odskoczyli gościom aż na 25 punktów. Sytuację wśród gości próbowali jeszcze ratować Przemek Frasunkiewicz i Harding Nana, dając nieliczne chwile radości przybyłym do Włocławka warszawskim kibicom. Jednak tego dnia na Anwil nie było mocnych, a kolejne punkty kapitana włocławian, a także dwójkowe akcje Szubargi, najpierw z Jovanowiciem, a potem z Rashardem Sullivanem, sprawiły, że już przed czwartą kwartą było jasne, że Anwil tego spotkania nie przegra. Po 30 minutach 87-56 dla gospodarzy. Mimo że czwarta kwarta miała być tylko formalnością, włocławianie nie zamierzali spuszczać stonu, zdobywając szybko 4 kolejne punkty. Warszawianie co prawda próbowali się jeszcze odgryzać celnymi trafieniami, jednak trójki Frasunkiewicza ani też indywidualne akcje jego kolegów nie były w stanie pokrzyżować szyków Anwilowi. I choć Polonia zmniejszyła ostatecznie straty do 25 punktów, to jednak zwycięstwo Anwilu nie było nawet przez chwilę zagrożone. Ostatecznie Anwil wysoko i w pełni zasłużenie pokonał Polonię Azbut Warszawa 108-83 i w rywalizacji do 3 wygranych objął po pierwszym meczu prowadzenie 1-0. A dobry występ w meczu wtorkowym pozwalał z optymizmem patrzeć na kolejne spotkanie.